Post-post-apo. Tygodniówka 12. Witam wszystkich fanów Stalkera. Klasycznego, nowego, książkowego, filmowego. Mam nadzieję, że ta seria umiliła wam czekanie i gdy będziecie zwiedzać zonę, czasami załączcie przygody szperacza w tle. To pole bitwy albo jest zapomniane, albo sporadycznie odwiedzane. A może po prostu już wychodzę z frontu. W połowie drogi przez mgłę przypomniałem sobie o termowizji i to, że pewnie ktoś teraz mnie obserwuje. Nic jednak się nie stało. Pojedyncze drużyny szabrują w okopach. Zdobywają i oddają pole przeciwnikom. Od ostatniego bombardowania minęło 2 dni. Czy to oznacza koniec? Czy dopiero początek? Czy ja przyśniłem tą metalową bestię? Czy nie mogę już spać w nocy? Czy rozszarpane zwłoki to dzieło eksplozji? Czy tego mechanicznego potwora? Czy puszki stworzyły coś jeszcze bardziej przerażającego? I zamiast nas po prostu zmieść z powierzchni Ziemi atomowym podmuchem, tworzą metalowych łowców, którzy karmią się naszym strachem. Mój umysł błądzi, zamiast skupić się na zadaniu, by dostać się stąd. Monstrum miota się w błocie. Czołga z wydartymi behbechami, które barwią błoto w kolory krwi i gówna. Łamane rogi ryją w ziemi coraz, gdy jego głowa miota się w szale. Szkliste oczy patrzą na mnie, jakby chciały przemówić. Racice wierzgają w konwulsjach strachu. Patrzyłem na tą oszalałą istotę, nie wiedząc, czy ulżyć jej cierpieniom, czy odejść w odgłosach głuchych ryków. Podniosłem ciężki kamień nad głową bestii. Głowa spoczywała w płocie, a bezbarwne spojrzenie godziło się z losem. Nikt mi nie uwierzy, że spotkałem krowę w okopach. Druty kolczaste, jedna cholera. Przechodzę przez pole bitwy. Rykoszety rozpryskują się nad moją głową, a pociski tworzą kratery obok mnie, a ja umrę na tężec. Siedzę tu i zszywam to rozcięcie na nodze. Przemyłem resztą wody, która mi została. Otworzyłem nowe opakowanie płynu odkażającego, które znalazłem przy ciele, które już dawno nie przypominało człowieka. Teraz gryząc rękawice, szyję to cholerne rozcięcie. Nigdy nie byłem w tym dobry. Pamiętam, kiedyś znałem CLS-a. Tak. Trzymam szmatę na zszytej ranie i czekam, aż skrzepnie krew. A moje myśli uciekają w stronę znajomego medyka. Bojowy ratownik medyczny. Pakował mi chyba całą zawartość swojej torby i opatrunków w dziurę pod moimi żebrami. Był przekonany, że urwało mi przynajmniej nerkę. Miałem więcej szczęścia niż rozumu. Pocisk był nacięty i rozdarł mi cały bok, ale jakiś cudem ominął organy. Jak on miał na imię? Wohohoho, to był najlepszy dzień z całego bagna, w którym jestem. Tak, znalazłem zrzut nowych ubrań dla piechurów. Gacie, skarpety, buty, spodnie, kurtki. Kontener był przestrzelony w połowie, ale wiele paczek było zafoliowanych i mimo wiecznej ulewy większość rzeczy nie przemokła. Upycham do każdej kieszeni dodatkowe pary bielizny i skarpet. Przywiązuję dodatkową parę butów do mojego plecaka. Teraz tylko bym nie wpadł na kogoś z przeciwnej frakcji.
Ogrzewam się teraz przy ognisku. Racja żywnościowa, którą dostałem, smakuje staro, ale nie mogłem odmówić. Poza tym, kto jak kto, ale ja nie wybrzydzam. Lider drużyny mówi, że będę mógł ruszyć, jak tylko przyjdzie ciężki sprzęt. Chwilę temu mówiłem o tym, by nie trafić na przeciwną frakcję ciuchów, które zabrałem. Szczęście mi dopisuje, przez moje nowe ubranie dałem się wciągnąć w zasadzkę. Strzelali do mnie, a ja biegłem ile się da. Zaczęli mnie gonić. Słyszałem, jak wychodzą zza swoich okopów, mając nadzieję na łatwą ofiarę. Okazało się, że wróg mojego wroga został moim przyjacielem. Ludzie, którzy teraz mnie goszczą, polowali na oddział zielonego dymu, który ponoć wyrżnął ich medyków na tyłach. Dziwny fart posłużył im jako przynęta, by wyciągnąć ich z bunkru. Teraz siedzę cały i zjadam ich racje żywnościowe. Życie się czasem dziwnie układa.